Widzę, że lubicie mnie konkretnego. Ostatni materiał 400 osób obejrzało, więc warto subskrybować, no bo teraz będzie krócej, a konkretnie na temat. Dzisiaj poruszymy temat, co ile sadzić borówkę. No dobrze, pierwsza myśl, no co metr. Teraz są takie czasy, że nawet się sadzi co 80 cm, no bo one idą bliżej siebie, to i tak trzeba je ciąć. Ja dzisiaj, drogi widzu, droga widzko, jeszcze wgłębię ten temat, bo poczułem znowu tutaj wielką pasję, którą chcę się z wami podzielić. Zobacz, tutaj widzisz, jak te pędy się wygięły, tu już nie ma owocu, ale jak były owoce, naprawdę krzaki były bardzo mocno wykładzione i spójrz, z jednej i z drugiej strony też mogą na siebie nachodzić, więc trzeba pamiętać, żeby między rzędami robić też sporą szerokość, bo też musi być przestrzeń do zbioru, do podkaszania, bo ponad miesiąc później się nie wejdzie w pole. I najpiękniejszy moment w roku, gdy te piękne owoce są, przesłodkie, no też tutaj, jeżeli chodzi o przyszłość tej uprawy, no u was, który, no Japonia chce importować, więc jest o czym nagrywać, ale warto, żeby była większa przestrzeń, bo to można podkosić, będzie o wiele, wiele lepiej. No i cóż, też sezon na jesienie, na jesienne sadzenie, czyli zobacz, jak teraz się posadzi, to te koczonki się ukorzenią i też ta borówka, no od wiosny szybciej startuje i lepsze ma warunki do wzrostu. Tyle na dzisiaj, więc subskrybujcie, łapkujcie i czekajcie na następny materiał, ten związany właśnie z sadzeniem, z konkretnymi informacjami. No to zostawiam informacje do siebie na owocową pasję, bo też jeżeli chcesz posadzić borówki, też myślę, żeby już właśnie się z tego detalu wycofać, a może właśnie większe ilości tutaj ze szkółką Planderas można stworzyć super projekt, no dla tych, którzy by chcieli więcej borówek sobie u siebie posadzić z doradztwem, no z całą taką tutaj gwarancją i też niską ceną, więc też numer kontaktowy zostawiam. No, a ja tutaj zostawiam wam materiał nagrany i myślę, że tutaj też jeszcze będę musiał wykosić, kupa roboty będzie, a też będzie o czym nagrywać. Cześć!